Święta Bożego Narodzenia w powiecie wałbrzyskim minęły bardzo spokojnie. Od 23 grudnia 2015 roku do 1 stycznia 2016 roku wałbrzyscy policjanci prowadzą działania wzmożone, ukierunkowane przede wszystkim na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie, w czasie świąt Bożego Narodzenia, na drogach powiatu wałbrzyskiego doszło do 2 wypadków drogowych, w których zostały ranne 2 osoby oraz 5 kolizji. Zatrzymano 5 nietrzeźwych kierujących, co wydaje nam się jest wynikiem naprawdę bardzo dobrym. Jednak ludzie wzięli sobie do serca, aby nie wsiadać po kieliszku za kierownicę. Fakt, że zatrzymany rekordzista miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, ale mamy nadzieję, że jest to tylko wyjątek potwierdzający regułę. Policjanci w tych dniach od 23 do 27 grudnia interweniowali 360 razy w sytuacjach, gdy był zakłócony ład i porządek publiczny. Także naprawdę można powiedzieć, że święta w Wałbrzychu i w powiecie wałbrzyskim minęły spokojnie.